Well, it all started with a book by Brian Selznick, who wrote Hugo. And film powstał w oparciu o książkę Briana Selznicka. To między innymi autor powieści Hugo, która była adaptowana przez Martina Scorsese. I od początku wiedzieliśmy, że chcemy w tym filmie złożyć pewien hołd narodzinom kina, bo jednym z tematów tego filmu jest kwestia muzeów, kwestia zachowania wspomnień o tym, co było, ale również kwestia samoświadomości tego, kim są dzieci w przypadku bohaterów tego filmu i kim jesteśmy my sami. Pisarz, czyli Brian Selznick, również ilustrował swoje książki. Ta pierwsza część jego książek jest czarno-biała, ta, która ma miejsce w latach 20. To, co widzicie w filmie, stanowi odzwierciedlenie świata Briana Selznicka do tego stopnia, że młoda aktorka, która gra rolę Rose, nie jest zawodową aktorką i w rzeczywistości jest osobą głuchoniemą. Takiej szukaliśmy do filmu i znaleźliśmy ją w stanie Utah. Wracając do tego, na ile film jest odzwierciedleniem książki, chciałbym powiedzieć, że ta pierwsza część, czarno-biała, jest również portretem świata, który wtedy odchodził. Mówię o świecie kina, dlatego że era kina niemego zbliżała się do końca i widzicie taką scenę, kiedy główna bohaterka wychodzi z kina i widać jest już zwiastuny nadchodzącej ery kina dźwiękowego. To dla osób głuchoniemych było niesamowitą traumą, dlatego że w okresie kina niemego świat przedstawiony w filmie był ich światem. Sposób komunikowania się był ich językiem, a później, kiedy kino weszło w fazę kina dźwiękowego, ten świat całkowicie się zmienił. Jeżeli chodzi o lata 70., to mamy tutaj duży kontrast, ponieważ mówimy o świecie pełnym kolorów. Punktem odniesienia były między innymi filmy Martina Scorsese, takie jak Mean Streets, Nocny Cowboy, Johna Schlesingera, zresztą ze zdjęciami naszego własnego Adama Holendra, ale szczególnie filmy Williama Friedkina, Francuski Łącznik, ze zdjęciami Owena Roizmana i zresztą z Roizmanem. Dość dużo rozmawiali na temat wizualizacji tego filmu. Jeżeli sobie przypomnicie filmy z lat 70., to były one w dużej mierze realizowane w prawdziwych plenerach przy wykorzystaniu naturalnego światła. Wtedy filmy były mniej czułe, czyli na przykład kręcili na 100 ASA. Bardzo takie ziarniste i chcieliśmy w naszym filmie oddać również atmosferę kina lat 70., jak również atmosferę Nowego Jorku w ówczesnych czasach, dlatego że, jak może wiecie, Nowy Jork w latach 70. był miastem brudnym, a stosunkowo biednym. Brakowało pieniędzy między innymi na to, żeby zbierać śmieci, ale było w tym coś także podniecającego. I te dwa wątki, jak widzieliście w filmie, łączą się w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, czyli gdzieś tam przeszłość, ta bardziej odległa i ta przeszłość nieco bliższa, mają wspólny element. Because both of these characters come together in New York in the Museum of Natural History.